Nocny Informator. Uwaga! Ta historia jest w 100% prawdziwa. Jeżeli mi nie uwierzycie, to trudno. Wasza strata. Wszystko się zaczęło dzień temu, o 16:19, kiedy przeglądałem jakieś rzeczy w internecie. Coś mnie tknęło, by wejść do Darknetu. Weszłem używając Internet Explorera. Wpisywałem losowe rzeczy, przeglądając tą mroczną stronę internetu. Nagle zobaczyłem link darmowegry.pl. Uznałem, że będzie dobrze się grało i wcisnąłem. Były tam gry, takie jak GTA Sax Andreas, Call of Duty Festival Krwi, pingas.jpg. Nagle dostrzegłem tytuł, który mnie zdziwił. Morszu EXE. Kliknąłem pobierz. Plik ważył 666 MB. Zaniepokoiło mnie to, lecz po chwili zignorowałem to, uznając, że to tylko przypadek. Po 5 sekundach gra była zainstalowana i gotowa do działania. Wyskoczyło mi powiadomienie z Avasta o jakimś groźnym pliku o nazwie ikillyou.txt. Zlekceważyłem to i uruchomiłem grę. Boże, nawet nie wiecie, jaki błąd popełniłem. Zaczęło się napisami wstępowymi. Pisało tak. Morszu, razem ze swoimi towarzyszami przemierzają kosmos swoim X-Wingiem, który kupili od R2-D2. Pomóż im ocalić galaktykę przed mrocznym księciuniem. Przeniosło mnie do menu. Podekscytowany, bez zastanowienia kliknąłem. Start New Big Adventure. Pierwsza plansza to była plansza typu platformówka. Graliśmy jakąś kurą. Chyba tą z pierwszego serialu o Soniku, która pomagała doktorowi Jajku. Skakało się dobrze. Nic poza kretami, na które musieliśmy skakać, by je głuszać. W tle grała muzyka z Team Fortress 2. Ten jeden poziom trwał ponad godzinę! Drugi poziom to była strzelanka. Graliśmy na nim grubym Boo, który używał minigana i zabijał zmutowane mlecze. Mapa przypominała mi moje osiedle, ale zignorowałem ten fakt. Po 30 minutach wszedłem do Dingo i cel misji zmienił się z zabij mlecze na kup mleko. Błądziłem po sklepie godzinami w poszukiwaniu tego mleka. Nagle, przez nanosekundę, na ścianach była krew i wszędzie pisało I will eat you oraz You are just a weak mortal. Po tym za następnej ściany wyszedł Morszu, który trzymał mleko i powiedział: proszę, weź to i dostarcz na miejsce. Nowy cel na mapie brzmiał: dostarcz mleko. Następna plansza to była gra jechana, widziana z góry. Jechaliśmy na nim na skuterze od pizzy, jako Makłowicz. Pojazd posiadał dopalacz rakietowy, przez co szybko wymijałem inne samochody. Po chwili przejazdki przede mną ukazał się latający headcrab, który strzelał we mnie puszkami Pepsi z podobizną Pepsimena. Włączyłem wszystkie zmysły i uniknąłem każdej puszki z doskonałą precyzją. Nagle Makłowicz wstał na skuterze, jedną nogą trzymając na siedzeniu, a drugą na kierownicy, sterując nim, i wykrzyknął: żegnaj, okrutny świecie! Zaczął się robić coraz grubszy i wskoczył do ust headcraba. Po sekundzie wszystko wybuchło flakami. Przeraziłem się niezmiernie. Chciałem zakończyć tą agonię, ale uznałem, że będę grać dalej. Po kilku sekundach od ich wybuchu pojawił się czerwony napis na czarnym tle. Brzmiał: jestem tu Bogiem!
Po tym Morszu zadzwonił do skutera, ale zamiast przekazać jakąś wiadomość, tylko płakał przez 10 minut. Włączyła się cztery poziom. Był przesuwaną bijatyką. Graliśmy na nim Morszu, który po kolei zabijał wszystkich Joestarów. Robił to bardzo krwawo i okrutnie. Z każdym kolejnym ciosem śmiał się jeszcze głośniej, aż w końcu wyłączyłem słuchawki. Jego oczy były wypełniane bielą. Wyglądały jak te Herobrine'a. W końcu, kiedy skończyłem te tortury, Morszu miał demonicznie duży, nienaturalny uśmiech. Cały był we krwi. Jedna rzecz, która zachowała swój pierwotny kolor, to była jego czapka. W końcu nadeszał pięć plansza, która była ostatnią. Eggman stał przed Morszu, który wpatrywał się na niego bezemocjonalnie. Nagle Eggman do niego podbiegł i włączyła się muzyka It Has To Be This Way. Po czym zaczął uderzać 10 tysięcy razy na ułamek sekundy. Morszu stał niewzruszony. Eggman po kilku minutach odsunął się od niego i patrzył na niego z przerażeniem. Morszu przemówił: Omaewa mu Shindeiru. Eggman krzyknął: Poczekaj! Morszu odpowiedział: Co? Eggman odpowiedział: Chcę zjeść tylko tego przepysznego banana! Wyciągnął banana i pożarł go od razu, robiąc odgłosy: Om nom 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 nom. W tym momencie z jednego jego oka pojawił się niebieski płomień i dotknął Morszu, który rozpadł się w kosmiczny pył. Gra się skończyła, jednak jak się odwróciłem, cały pokój był zalany krwią i wszędzie wymazany napis: Już nie żyjesz. Ktoś szepnął mi do ucha. Mówiłem, że to ja tu jestem Bogiem. I mój kark został skręcony. Teraz piszę do was z zagrobu. Nigdy nie pobieraj gry Morszu.exe, bo zginiesz jak ja, lub gorzej. Ale mimo tego, że jestem martwy, to jedyne co widzę przed oczami i będę widział do końca świata, to